W każdej z klas obsada mocna. 45 ekip z całej Polski. Niesamowite. Kawał wakacyjnej przygody offroadowej. Uważam, że ta runda jedna z mocniejszych. On Judgment Day, I won't fade away. I'll be pushing on. Kawał potężnego offroadu. Dzisiejszy dzień szok. Mega mocne odcinki, petarda. To co oni dzisiaj pokazali, to wielki szacun za to, że potrafią tak walczyć i w takich ciężkich warunkach terenowych dają sobie świetnie radę. Odcinki tłuste, naprawdę trawersy takie, że czasami no, zastanawiałem się, czy jechać, tak szczerze mówiąc. Nie. Pilot też miał dużo roboty, bo warunki mega ciężkie. Dzięki pilotowi myśmy wygrali. Tak, tak, to już nie wiem. Bardzo, bardzo wyczerpujące te odcinki na tych trawersach, bo bieganie pod górkę w piasku, no wiadomo, że bardzo wyczerpuje, a tutaj naprawdę było tego dużo, więc pilot też miał co robić na tym rajdzie. Oj tak, nie tylko uwierzcie mi, że naprawdę miał, nabiegał się jeszcze. Zawsze pod wrażeniem tego, że znowu spotykam się z ludźmi, którzy mają pasję. Jesteście super, bo macie właśnie pasję. To, co robicie, jest waszym życiem. Jak jest? Ciężko? Ciężko. Zakończyliśmy część sportową Południowej Ligi Przeprawowej oraz Turystycznej Ligi Przeprawowej. Jesteśmy na cudownej marinie, wszyscy się przygotowujemy teraz do ceremonii rozdania. Przeżyliśmy tutaj fajny czas i oprócz tego jest niewiarygodnie wakacyjnie. Jesteśmy nad jeziorem, jest marina. Tak powinien wyglądać offroad i zapraszam wszystkich. Jeżeli tylko chcecie przeżyć z nami taką przygodę, to przed nami jeszcze kilka naprawdę fajnych imprez w tym roku. Na pewno będzie czadowo i ekstremalnie. Pozdrawiam z Tarnobrzega i do zobaczenia już następnym razem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Mega impreza, organizacja, pierwsza klasa. Maciek robi robotę, jeśli chodzi o rajdy. No, jednym słowem petarda. Naprawdę petarda. No, było mega. Mega, mega, mega przeżycie. Ze starszym synem już po raz kolejny startujemy. Liczymy, że będzie pudło. Gdzieś tam pomalutko, że będzie to najwyższe miejsce na pudle. Było grubo, było trudno. Walczyliśmy. Udało się zrobić komplet w dobrym czasie. Naprawdę ciekawie. Pionowe ściany, trochę bagien, wody. Mega zróżnicowanie. Naprawdę fajny teren. Polecam każdemu. Mieliśmy małą roleczkę. Bardzo zburzyliśmy samochód, no cóż mogę powiedzieć, naprawdę był to ciężki rajd, fajny dzień dla mnie, no bo lubię to robić. I cieszę się z trzeciego miejsca z tego względu, że z takimi załogami, które naprawdę walczą do końca i dają z siebie wszystko pomimo jakichś tam awarii, to jest naprawdę dla mnie duży sukces. Także gratuluję zwycięzcom, dziękuję im za pomoc zresztą podczas właśnie naszego tutaj małego wypadku i
myślę, że spotkamy się jeszcze i następnym razem to ja będę górą. Bardzo się cieszę, że to kolejna impreza, którą robicie u nas. Te rajdy są niesamowite. Zawsze podziwiam, jak się wam udaje dojechać do mety po dachowaniach, po przejazdach przez rowy, rzeki, po drzewach. Coś niesamowitego. Może kiedyś się zmuszę do tego, żeby przesiąść się z normalnego samochodu na ten trochę inny, fajniejszy. A jak to zrobię, to mam nadzieję, że też do kamery powiem dwa słowa, jakie są moje przeżycia. Ale podziwiam i co, do zobaczenia w Tarnobrzegu za chwilę. Mam nadzieję. Dobrze zorganizowane jak zwykle. Fajne to, że w jednym miejscu, to co Łukasz powiedział, był czas też na to, żeby porozmawiać, był czas na to, żeby zobaczyć, jak inne załogi jadą, co też jest bardzo fajne, żeby coś może podpatrzeć. Jak zwykle wracamy pozytywnie nastawieni, uśmiechnięci, chociaż bardzo zmęczeni. Ale super, tak. Chciałem pozdrowić wszystkich kibiców Pieczary Offroad Team, Musz Team i mojego wujka Jacka. Pozdrawiam moich panów! Super!